witamy Państwa z trasy. Z trasy z Anglikiem. Z trasy specjalnej, ponieważ w tym ciągniku zadzieje się dzisiaj dużo dobrych rzeczy. Lekka zmiana. Lekka. Tuning. Tuning w wersji rolniczej. Ale jak widzicie, mamy, albo nie widzicie, ale chyba widać, mamy przyczepę z tyłu i właśnie ta zmiana jest na przyczepie. Tak, ta zmiana jest na przyczepie. My jesteśmy w sumie już blisko miejsca docelowego, na którym dana zmiana się wytworzy. Wydarzy. No. Mamy trochę niebezpieczeństwa. Trzeba dzwonić. Także Smerfuś dzisiaj został delikatnie spłukany, bo jak się pracuje, to niestety maszyny się brudzą. Siostrę pod hydrantem wypłukałam. No i na ciebie wody zabrakło. Ach, ty będę jedna. Nie słuchać jej. No, a na przyczepie, jak Weronika wspomniała, jest to, co być powinno. Jeszcze nie mówimy, co tam jest, ponieważ jak dojedziemy na miejsce, to przejdziemy do konkretów, zrobimy taki vibe tajemniczy. No. I teraz każdy przesuwa, co będzie tam. No Weronika, co tam u nas słychać? A nic ciekawego. Śniwa skończone. A czego kłamiesz? To się nie liczy. Liczy. Jeszcze nie do końca skoszone. O kurde. Proszę mnie tu nie rozpraszać. Dobra. Bo musisz trochę ten przydusić. No nie, bo będziemy w jamach lecieć. O, kierowco dostosuj prędkość, widziałaś? 50, a oni co? Ja nie wiem. A później mandaty. I 300, 500. Nie to co my, co nie? Przepisowo. No pewnie, że tak. Bardzo dobrze. Tak się powinno właśnie jechać. To z tego, że jest 9 obiekiem. No więc dobra, nie przedłużamy, bo pewnie też nie możecie się doczekać, o czym mowa. Także widzimy się za kilka kilometrów i kilka chwil na miejscu. Dobra pany, nadejszła wiekopomna chwila. Czekaj, bo wjeżdżam. Dobra, ale na co ja mam czekać? Żeby komu płota tyłka nie sprasować? Płota nie przedstawić. No i przedstawić? No i gdzie ten jechał? O matko i córko. Moje miejsce. I teraz co? Nie wyjedzie. Zostawiłam, zobacz. Nie ma miejsca. No nie ma. Nie wyjedzie. Nie wyjedzie. Zostajemy tu do wiosny. Czyli tylko ja się tak patrzę, którędy my wyjedziemy. Na około tam jest drugi wyjazd. Ciepło, co nie? W końcu lato. No i patrzcie, drodzy Państwo. Taka pacjentka. No. Zobaczcie sami. Lepiej czy gorzej. No trochę już lat to pracuje. Przejdę jeszcze, aby pokazać kolejną z drugiej strony. Są już tutaj widoczne pęknięcia i tak dalej. Wysokość też wieżnika. Taka sama sytuacja. I tutaj są również widoczne pęknięcia. Jakby nie było, ciągnik pracuje z ładowaczem od swoich lat świetności. Dlatego też, zobaczcie, to jest z tyłu oryginalna. Jest w dużo lepszym stanie. No a przednia, no co ci powiem, Weronika? No wygląda jak wygląda. Co ci zrobię? Zaraz będą nowe. Zaraz będą nowe. Także kochani, nadejszła wiekopomna chwila. Będziemy wymieniać przednie oponki w naszym smerfiaczku. O dobór opon zadbała firma Tyretrade, czy tam... Niech będzie Tyretrade. Także ekipa zadbała o
odpowiedni dobór oponek. Jak ściągniemy? O, masz. Już miałam wam pokazać. Później. Także są to odpowiednie opony na nasze potrzeby. O, ktoś się nam pcha. Zmieści się, widzisz? I przed państwem oponka od Pianli. Rozmiar 480x70 R28. Solidna, wykonana z konkretnych materiałów. Oczywiście brudna, bo podczas transportu, wiadomo, się umyje, będzie wyglądało, co nie, Weronika? Mhm. New Holland w nowych laczkach. Ach, to będzie wyglądało. W ciapach. Tyle wspomnień. Teraz tylko OLX, ogłoszenie i sprzedam. Jedna już się robi. Druga czeka jeszcze na ciągniku. No, teraz to by dopiero dokładnie wszystko umył, jak jest dostęp. No, ale cóż. Takie życie. W ogóle jak popatrzyłam na felgę, no to aż by chciało by się ją wypiaskować, drugi raz pomalować, bo no, są już takie widoczne, a proszę bardzo, odpryski, ale nie są jeszcze to takie jakieś drastyczne uszczerbki. Zobacz jeszcze jak z drugiej strony. No, z drugiej strony jest troszkę gorzej, bo wiadomo, to z drugiej strony. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi. Co się ma. Tylnia troszkę lepiej się trzyma, bynajmniej z tej strony ładnej, frontowej. No, a z tyłu to wiadomo, brudno. Jakby nie było, trochę by się remontu w tym ciągniku przydało. Zobaczcie tylko na przewody. Są już takie, no guma tutaj schodzi. Zostały tylko te wiązania w niektórych miejscach. No więc niezbyt dobrze to wygląda. I tutaj mam błotnik. I z tego błotnika, jak pewnie widzieliście na niektórych filmach, była taka historia, że jechałyśmy z Weroniką na prostej drodze i w pewnym momencie zaczęło po prostu widziałyśmy wibrację na błotniku i zatrzymałyśmy się i zobaczyłyśmy, że po prostu na prostej drodze jadąc podgiął nam się ten błotnik, no i kawałek błotnika skończył w ten sposób. Uznałyśmy z tatą wspólnie, że tak naprawdę pękło to jeszcze poniżej tutaj wiązania, uchwytu i nie rzuca się to zbytnio w oczy, a błotnik trochę kosztuje. No ale teraz wiadomo, jakby wymienię, to trzeba by było wymienić dwa błotniki. Każdy patrzy na pieniądze, a ciągnik jakby nie było, jeździ, a błotnik to jest tylko taka rzecz stylistyczna. Ciągnik jest z nami od swojego początku. Uważam, że naprawdę jest w dobrym stanie. No wiadomo, można się czepiać, że tutaj jest zgięta kratka, bo coś tam spadło, jakiś buraczek, czy coś tam kilka razy ją uszkodziło, że w znaczku nie ma ładnego już kłosa, ale patrzcie, lampy są nowe, no dba się teraz, są nowe oponki, a jak to się mówi, jak się dba, tak się ma, także wiem, że ona teraz może nie wygląda rewelacyjnie, ponieważ oponki zjechały do nas jeszcze sporo przed żniwami, a nie było naprawdę czasu, żeby je wymienić, także jest troszkę na nich kurzu, na przyczepie też nie było za czysto, także umyjemy i zobaczycie, że naprawdę będzie
ciągnik ze 4 lata młodszy, naprawdę. Nie przesadzając. A ślady użytkowania są, bo jakby nie było, ciągnik pracuje, nie stoi. To nie jest samochód. Samochód też jeździ i też z, po prostu z czasem użytkowania są na nim ślady użytkowania. No masło maślane, ale wiecie o co mi chodzi. Tak teraz zerkam na jedną oponę, na drugą oponę i naprawdę niby popatrzeć, no wiadomo, bieżnik jest starty, ale ta opona jest zdecydowanie wyższa, bo wiadomo, nowa. Nowa. Także jestem ciekawa, jak będzie z jej użytkowaniem, jak będzie się sprawdzała, bo jakby nie było, ciągnik pracuje z ładowaczem od nowości. Jak to się przyjęło, nie wiem, czy o tym Wam mówiłam, że na jeden komplet opon zużywa się 2 opony przednie, a tylnie, no, pokazywałam Wam z drugiej strony, jak wyglądają, także naprawdę są jeszcze w bardzo dobrej kondycji. Bieżnik się starł, ale zdecydowanie przód ucierpiał bardziej. Widzicie? A jak nie, to zobaczycie. Tu macie właśnie porównanie między starą i oponą nową, także jak mówiłam, jest duża różnica wysokości. Widać? Aha. No i bardzo dobrze o to chodziło. Także wjeżdża nowe. Jak Ci się podoba? No wiesz, chłopaki mówili, że gwarancję dogramy. I się nie znamy, tak? A ja, czy się znamy, to jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, to trzeba umyć, żeby to wyglądało, bo jak to tak? To jeszcze nie wygląda, a już jest lepiej. Także co, fakturka jest chłopaków, także polecamy. Jak coś do wymiany opon chłopów z Jatutowa. Weronika mierzyła im czas, miała być godzinka, a było 40 minut. 45. No, już nie za mokro mu wydaje. No także, jak się jedzie na nowych oponach? No nie mów, że tak samo jak na starych. Dopiero wyjechałam, a ty się mi już pytasz. No dobra, dobra. 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 Także wiecie, oponki, firma, jakość, wykonanie, zobaczymy z czasem. Na razie wygląda prima sort, bo wiadomo, co nowe, to nowe, ale naprawdę liczymy, że oponki zostaną z nami. A jak wrócimy do domu, na lata, to znaczy, że żyjemy, także odwiedzimy się w domu. Dobra. To znaczy, że solidna firma wykładała. A no, mam nadzieję, że chłopaki dokręcili jak trzeba. Niby się starali. Tak się umawiamy, jak Weronika mówiła. Ej, patrzcie, jak tato zagląda. Jakby dopiero co widział go. O, teraz idzie inspekcja z drugiej strony. Oj, chłopaki z Jatutowa, strzeżcie się. Bo ojciec nadchodzi. Już tam rurkę na was ma. Jesteśmy po około 2 tygodniach od użytkowania nowych opon. Opony zdążyły się już umyć, zabrudzić, umyć i jeszcze raz zabrudzić. Jesteśmy w sezonie kopania buraków ćwikłowych, także jak widzicie, ciągnik pracuje tutaj z ładowaczem czołowym, dzięki czemu zdążyliśmy się też przekonać, jak opony zachowują się przy rozładunku, przy załadunku i możemy powiedzieć, że naprawdę z tego oczywiście to tato nam powiedział, bo tato u nas ładuje warzywa, no to na danych oponach, z racji tego, że jest to opona wyższa, zdecydowanie lepiej po prostu jest ładować mu warzywa. Poprawił się też właśnie pod tym względem komfort pracy. No i opona Fianli z firmy
tyretradę, oczywiście z naszej strony polecanko, oczywiście też to jest tylko 2 tygodnie naszego użytkowania, zobaczymy jak będzie dalej ona się spisywała. Ciągnik, jak widzicie, jest zespolony z przyczepą, nie jest on pierwszej czystości, bo co pracuje, to się nie brudzi. I w kwestiach tutaj jeszcze producenta, proszę bardzo, to jeżeli byście sobie wymarzyli jakąś swoją oponę, naprawdę jakiś dziwny, wymyślony bieżnik, szerokość, wysokość opony i tak dalej, to uwaga, możecie sobie po prostu takie życzenie złożyć u producenta i ten producent taką oponę Wam wyprodukuje, co uważam za bardzo korzystne rozwiązanie, bo tak naprawdę rolnictwo jest bardzo szeroką branżą, ale nie tylko rolnictwo, więc te wymagania i potrzeby tutaj klientów są bardzo różne, więc producent wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i ogólnie dane tej opony firmy Tianli są produkowane w najnowocześniejszych technologiach takich jak IF oraz VF. Także jak widzicie, cały proces wymiany jest już za nami. Jesteśmy w trakcie użytkowania, także mam nadzieję, że opony posłużą nam na lata. I co? Dziękujemy, że byliście z nami, mam nadzieję, że do końca, że ten materiał Wam się spodobał, także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, lajkujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je poniżej w komentarzach, a ja się z Wami już żegnam, także życzę Wam udanego dnia.